Dominika, ty jesteś niesamowicie charyzmatyczną osobą, bije od ciebie taka dobra energia, a mimo wszystko bardzo często jednak spotykasz się też z dość specyficznymi komentarzami. Rozumiem, że masz już do tego dystans. W ogóle to dla mnie nie istnieje jakby, więc nawet nie ma o czym gadać. I to jest naprawdę super, to powiedz nam w takim razie, jak na co dzień o siebie dbasz? No ja szczerze mówiąc bardzo dużo chodzę do kosmetyczki, uwielbiam, kocham mieć zrobione paznokcie, brwi, rzęsy, także tak, u kosmetyczki jak tylko mam chwilę czasu między spektaklami, to można mnie spotkać. A był taki moment w twoim życiu, że właściwie no sporo cię ubyło, czy teraz na przykład wyobrażasz sobie siebie w tym mniejszym rozmiarze? Nie, ja w ogóle już jakby o tym nie myślę, to jest temat zamknięty i jakby jestem szczęśliwa, wszystko jest okej. I widać to naprawdę nie tylko na spektaklu, ale także na co dzień.